Spotkałem się często albo wielokrotnie z takim zdaniem: Panie, kto tam wie? Nie ma pewności, co naprawdę jest po drugiej stronie. I pewnie wielu z was również spotkało się z takim zdaniem, kiedy próbowaliście rozmawiać z ludźmi na temat wieczności, wiecznego przeznaczenia człowieka, istnienia Pana Boga czy istnienia życia po śmierci. Niektórzy mówią dalej, a nie wiadomo, jak to tam jest do końca, dlatego że różne religie, różny sposób na to pytanie odpowiadają i nie wiadomo do końca, kto ma rację. Często również ludzie, którzy deklarują się jako chrześcijanami, tutaj mówię w bardzo ogólnym tego słowa, w sensie sami mają wątpliwości co do tego, w co niby powinni wierzyć, jednak nie wierzą, bo myślą sobie, a może rzeczywiście się mylimy, jest taki stopień, jest takie prawdopodobieństwo, że możemy się mylić i po drugiej stronie możemy być bardzo zdziwieni w ogóle, czy ona istnieje. Odpowiedzi są przeróżne. Wiele razy z tymi zdaniami się spotkałem i tak naprawdę można powiedzieć, no przecież nic nie wiadomo. Ja także jako chrześcijanin miałem taki czas w swoim życiu, nie wiem czy wy, takie momenty, w którym nazywamy je trochę słabszymi okresami duchowymi naszego życia, kiedy zadawałem się sobie to pytanie, co tak naprawdę jest po drugiej stronie? Czy rzeczywiście jest ta druga strona? Może nie w kategoriach, nie zadawałem sobie tego pytania w kategoriach reinkarnacji i żadnych innych takich rzeczy, ale a co jeśli się mylę? A skąd rzeczywiście mam tą pewność? Jak to jest żyć z Bogiem wiecznie? Może ktoś sobie z was to wyobrazić? Jak możemy sobie wyobrazić wieczność, kiedy żyjemy przy dobrych wiatrach lat 70, 80, 90, ale można powiedzieć w bardzo ograniczonym czasie? Trudno jest sobie wyobrazić wieczność. Co można robić przez wieki? Na ziemi wiadomo. Robota, dom, dzieci, a tam? Co to znaczy, że będę wielbił Boga całą wieczność? Co to znaczy, że będę w Jego obecności? To są rzeczy, które trudno jest nam sobie wyobrazić. Kiedy zaczynamy czytać Boże Słowo i czytamy, że nie będzie słońca, nie będzie księżyca, bo Bóg będzie światłością. My jesteśmy przyzwyczajeni, że jest noc, księżyc, powstaje dzień, widzimy słońce, które rozświetla. Jesteśmy przyzwyczajeni do całkowicie innej rzeczywistości. Co dzieje się tak naprawdę z człowiekiem, kiedy umieramy? Mówimy, że dusza idzie do nieba, a jeśli nie, a jeśli jest jakieś miejsce jeszcze inne, pośrednie, a Boże Słowo tak jasno o tym nie mówi, albo mówi, ale nie chcemy tego dostrzec. To są pytania, które od czasu do czasu pojawiają się. Nie wiem, czy je macie. Ja muszę przyznać, że je mam od czasu do czasu. Mam takie pytania, na które nie znam odpowiedzi i prawdopodobnie nigdy po tej stronie wieczności odpowiedzi na nie nie znajdę. Jak to jest jednak z tym niebem, jak to jest z tym Bożym Królestwem, kiedy Pan Jezus powiedział, idę do Ojca, przygotuję wam mieszkania, jak to jest z tymi mieszkaniami. Kiedy Pan Jezus powiedział o cenie, jaką warto zapłacić, by być Jego naśladowcą, powiedział do swoich uczniów, że niektórzy z nich nie umrą, dopóki nie zobaczą Królestwa Bożego. I w moim przekonaniu, czytając Ewangelię Łukasza, widzę, że to, o czym mówi Pan Jezus, za chwilę się wypełni, kiedy będziemy patrzeć na Królestwo Boże w przemienieniu, które ma miejsce na tak zwanej górze przemienienia. Nie wiem, jak długo to stwierdzenie, że nie umrą, dopóki nie zobaczą, zostało w ich głowach. Nie wiem, czy zapomnieli już pół godziny później o tym, czy godzinę, czy może dzień później, ale wiem jedno i o tym mówi mi Boże Słowo, że po 8 dniach trzech Jego uczniów, Piotr, Jan i Jakub, doświadczą przedsmaku tego Królestwa Bożego, o którym mówił Pan Jezus. I gdybym dzisiaj miał szukać dowodów na to, że jest niebo, jeśli miałbym szukać dowodów na to, że jest życie w Królestwie Bożym, że to nie jest życie, które dopiero będzie stworzone kiedyś tam, ale ono jest równoległe do życia, które dzieje się tutaj na ziemi, to powiem wam, przemienienie jest dla mnie absolutnym dowodem. Dowodem na to, że wszystko to, co Boże Słowo mówi, wszystko to, czego nauczał Pan Jezus, czego nauczali apostołowie o naszym przyszłym życiu, jest prawdą. Wczytajmy się w tekst z Ewangelii Łukasza, 9 rozdziału od 28 wiersza. A mniej więcej w 8 dni po tych mowach zabrał z sobą Piotra i Jana i Jakuba i wszedł na górę, aby się modlić. A gdy się modlił, wygląd oblicza jego odmienił się, a szata jego stała się biała i lśniąca. I oto dwaj mężowie rozmawiali z nim,
a byli to Mojżesz i Eliasz, którzy ukazali się w chwale, mówili o jego zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie. A Piotra i jego towarzyszy zmógł sen, a gdy się obudzili, ujrzeli chwałę jego i tych dwóch mężów, którzy przy nim stali. A gdy oni rozstawali się z nim, Piotr, nie wiedząc, co mówi, rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być. Uczyńmy więc trzy namioty, jeden Tobie, jeden Mojżeszowi, jeden Eliaszowi. A gdy on to mówił, powstał obłok i zacienił ich. I zlękli się, gdy wchodzili w obłok. A z obłoku odezwał się głos: Ten jest Syn mój wybrany, tego słuchajcie. A gdy ten głos się odezwał, okazało się, że Jezus był sam. A oni przemilczeli to i w tych dniach nikomu nie mówili nic o tym, co widzieli. Piotr, Jan, Jakub to ci trzej, którzy byli obecni przy wskrzeszeniu córki Jaira, kiedy czytamy Ewangelię. To ci trzej, którzy również są w tym najtrudniejszym momencie życia Pana Jezusa Chrystusa w ogrodzie Getsemane. Oni towarzyszą w tych kulminacyjnych momentach życia. Trzy filary, można powiedzieć, pierwszego Kościoła. Ludzie, którzy to, co widzą, jest czymś niezwykłym. Mogą doświadczyć przedsmaku, namiastki tego, czym jest Królestwo Boże. Łukasz swój opis rozpoczyna znów od przedstawienia nam Jezusa, który się modli. Jeśli uważnie czytacie, śledzicie ze mną tekst Ewangelii od wielu już miesięcy, czytając Ewangelię Łukasza, to widzicie, że Pan Jezus wiele swego czasu i Łukasz to jakby podkreśla, że życie Jezusa Chrystusa było życiem modlitwy. To było życie, które było przepełnione modlitwą, na osobności, modlitwą do Ojca, modlitwą, która była rozmową z Jego Ojcem. Jezus dobrze wie, jak ważna jest modlitwa. I myślę sobie, jeśli 3 lata służby Pana Jezusa i 3 lata, w których naśladują Go, czy idą za Nim Jego uczniowie, to i to, czego Pan Jezus chce ich nauczyć, to na pewno jest modlitwa. Pokazuje im na różne sposoby, że trzeba się modlić, że warto się modlić i że to jest jedna z tych rzeczy, która powinna być cechą charakterystyczną naśladowców Jezusa Chrystusa. Wszystkie ważne kamienie milowe wypełnienia Bożego planu są poprzedzone modlitwą. Wszystkie wielkie kamienie milowe Bożej historii zbawienia są poprzedzone modlitwą. Jezus dobrze wie, jak ważne to jest. Chcę to zaszczepić w swoich uczniach, chcę też zaszczepić dzisiaj w nas. Możemy sobie tak czytać tę historię: Jezus się modlił, no bo to był Pan Jezus, no Syn Boży, no to co miał robić? Musiał się modlić. Gdyby miał takie życie jak ja, tak mało czasu jak ja, no to przecież by się tak nie modlił. Ale nic nie robił, gadał tylko z ludźmi, więc miał czas się modlić. To są absurdalne rzeczy, jeśli w taki sposób myślimy. Jeśli ktoś był zajęty, naprawdę zajęty, to tą osobą był Jezus Chrystus. Jeśli ktoś naprawdę poświęcał w tamtym czasie ludziom swój czas, to tą osobą zdecydowanie był Jezus Chrystus, który karmił głodnych, który leczył chorych, który wyganiał demony, który przynosił ludziom nadzieję, przynosił oczyszczenie z grzechów, który przemieniał rzeczywistość, w której ludzie się znajdowali, niekoniecznie dobrą rzeczywistość. Tłumy, które go ciągle otaczały, ludzie, którzy ciągle czegoś od niego potrzebowali, bo wiedzieli, że jeśli jest ratunek, to jest ratunek w Jezusie Chrystusie. A mimo wszystko, mimo wielkich cudów, znaków, które miały miejsce, Jezus dobrze wiedział, że to nie jest coś za coś. Że to nie jest, że te cuda nie mogą wyprzeć modlitwy, nie mogą wyprzeć mojego osobistego czasu. Ten sukces, tak go nazwijmy, nie może wyprzeć mojej osobistej relacji z Ojcem. Chcę to zaszczepić w swoich uczniach. Jak wiele przełomów w życiu, kiedy czytamy historię Kościoła czy biografię różnych ludzi, tak naprawdę wiele przełomów w życiu ludzi i narodów miało miejsce wtedy, kiedy znaleźli się ludzie, którzy byli oddani w modlitwie, czasami jednostki. Czasami jednostki. Gdzie jest moja góra? Kiedy ja ostatni raz wszedłem na taką górę, aby się modlić? Kiedy ostatnim razem zostawiłem wszystko, żeby pójść i rozmawiać ze swoim Ojcem? Pan Jezus jest w drodze do Jerozolimy. Pan Jezus jest w drodze na krzyż. Pan Jezus rozmawia ze swoim Ojcem, modli się, potrzebuje umocnienia. Pan Jezus modli się do swojego Ojca i pamiętacie w Getsemane, jeśli to jest możliwe, niech mi ominie ten kielich, ale dobrze wie, że to jest niemożliwe. Ofiara musi być
złożona. Kiedy człowiek się modli, zmienia się rzeczywistość wokół niego. Przed nami ten tydzień modlitwy, o którym mówiłem i ktoś zadał mi pytanie, ciekawe jak wielu przyjdzie. Nie wiem jak wielu przyjdzie, nawet gdybym miał być sam, to chcę się modlić. Bo wierzę, że jeśli cokolwiek się ma zmienić w tym mieście, w moim życiu, w mojej rodzinie, w tym zborze, to musi się to zacząć od modlitwy. Nie ma innej drogi. Ktoś to musi zacząć. Ktoś musi się modlić. Ja chcę być. Jeśli będę sam, to będę sam. Chcę się modlić, ponieważ wierzę w to, że Bóg odpowiada na modlitwę. Chcę się modlić, ponieważ wierzę w to, że w kryzysach mogę przyjść w modlitwie do Boga, a On odpowiada i On wyprowadza nas czasami z tych krętych dróg, które może nawet na własne życzenie się pakujemy. Chcę się modlić, ponieważ nie chcę lekceważyć Słowa Bożego i przykładu, który zostawia mi Pan Jezus Chrystus, który wiedział, czym jest modlitwa i tego oczekiwał od swoich uczniów. Kiedy Jezus się modli, Jego wygląd, jest napisane, Łukasz tak to relacjonuje, wygląd Jego oblicza się zmienił. Kiedy człowiek trwa przed Bogiem, kiedy modli się do Boga, mogę powiedzieć, że wygląd oblicza takiego człowieka zawsze będzie się zmieniał. To nie będzie wygląd pełen grymasu, ale to będzie wygląd pełen pokoju, pełen radości, Bożej obecności w jego życiu. To nie będzie oblicze niepokoju. Kiedy człowiek się modli, może czasami mamy twarz zmarnowaną, bo właśnie to jest jedna z tych rzeczy, o których absolutnie zapominamy w naszym życiu. Moja relacja, mój czas, moja modlitwa, moja rozmowa z Ojcem. Kiedy człowiek się modli, jego oblicze się zmienia. Dlatego modlitwa jest tak ważna. Ona potrafi zmieniać serca, ona zmienia nasze oblicza, ona zmienia nasze nastawienie, ona zmienia nasze priorytety, bo Bóg może mówić do nas. Bo modlitwa to nie tylko, co ja, Panie Boże, mam tu całą listę moich nieszczęść i kataklizmów i chciałbym, żebyś te kataklizmy przyjął i naprawił, ale chcę usłyszeć, co Ty masz do powiedzenia. Chcę usłyszeć, jaki Ty masz plan dla mojego życia. Chcę usłyszeć, czego Ty chcesz ode mnie. Bóg słyszy ciągle, co my chcemy od Niego. Jak często słyszysz to, co Bóg chce od Ciebie? Kolosalna różnica. Myślę sobie, że modlitwa jest tak ważna i diabeł również o tym dobrze wie, że chce ją tylko w naszym życiu sprowadzić do takiego paciorka, wiecie. Panie Boże, dziękuję Ci za dzisiejszy dzień, za obiadek. Tak się modlą małe dzieci. I kiedy małe dzieci w ten sposób się modlą, to nie jest to nic niezwykłego. Ale kiedy dorośli ludzie, kiedy ludzie, którzy są w Chrystusie od wielu lat, ich życie modlitewne ogranicza się do takich paciorków, to nie jest nic normalnego. To nie jest nic zdrowego. To znaczy, że nie potrafimy rozmawiać. To znaczy, że nie ma komunikacji pomiędzy mną a moim Bogiem. To znaczy, że nie rozmawiam z najważniejszą osobą w moim życiu. To znaczy, że moja więź, moja relacja z Ojcem nie jest właściwa. Jezus, kiedy się modli, daje przykład tej niezwykłej komunikacji, tej niezwykłej rozmowy. Ojca do Syna, Syna do Ojca. Przeczytamy nieco później, to jest mój Syn, umiłowany. Ojciec odpowiada. Ojciec odpowiada swojemu Synowi i wierzę, że diabeł chce dlatego sprowadzić nasze życie modlitwy do takich sytuacji i wydarzeń losowych. Kataklizm, to już nic mi nie zostało, to się pomodlę. A to poproszę może nawet kogoś, żeby się pomodlił. Albo i nie, lepiej się sam pomodlę, bo jeszcze źle o mnie będą myśleć. Wiecie, modlitwa jest niezwykłym narzędziem Bożym, które Bóg nam dał, które to niezwykłe narzędzie bardzo często jest bardzo mało używane w naszym osobistym życiu. Droga na Golgotę Pana Jezusa Chrystusa była wyzwaniem. I wiecie, gdzie On jest? On jest przed swoim Ojcem w modlitwie. Tam możesz znaleźć Ojca. Kiedy przychodzisz w modlitwie, tam możesz znaleźć Boga, tam możesz znaleźć Boże siły, tam możesz znaleźć Bożą odpowiedź. W tym przemienieniu widzimy osoby Mojżesza, Eliasza, niezwykłe osoby. Każdy z nich miał swój czas na byciu na takiej górze w swoim życiu. Pamiętacie, przecież Mojżesz był na górze Synaj, gdzie rozmawiał z Bogiem. To, co my nazywamy modlitwą. On rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz. Eliasz był na swojej górze Choreb, gdzie również usłyszał Boży głos. W Księdze Wyjścia o Mojżeszu czytamy, a gdy Mojżesz wstępował z góry Synaj, mając w ręku dwie tablice świadectwa, nie wiedział Mojżesz, gdy wstępował z góry, że skóra na twarzy jego promieniała od rozmowy z Panem. Kiedy moja twarz, zadałem sobie to pytanie, kiedy moja twarz promieniała od rozmowy z Bogiem?
Jak często ona bardziej promieniuje różnego rodzaju brzemionami, których nie mogę sam unieść, ale moja duma nie pozwala mi przyjść z tym do Boga i zostawić to Bogu. Jak często i w ostatnim czasie moja twarz promieniała od rozmowy z Bogiem. Kiedy ostatni raz ktoś powiedział, hej, wyglądasz inaczej, nie dlatego, że zrobiłem sobie coś swoją twarzą, to ciężko coś zrobić, ale dlatego, że widzi pokój wypisany na mojej twarzy, albo radość, która jest niezwykła. Kiedy ostatni raz? Wiecie, twarz Mojżesza promieniała od rozmowy z Panem. Gdy Aaron i wszyscy synowie izraelscy ujrzeli Mojżesza, spostrzegli, że skóra na twarzy jego promieniała i bali się przystąpić do niego. Inni byli tym przerażeni. Gdy zaś Mojżesz ich przywołał, zwrócili się, a Aaron i wszyscy przywódcy zboru do niego, a Mojżesz rozmawiał z nimi. Potem przystąpili wszyscy synowie izraelscy, a on przekazał im wszystko to, co Pan rzekł do niego na górze Synaj. A gdy Mojżesz przestał z nimi rozmawiać, włożył zasłonę na swoje oblicze. Ilekroć szedł Mojżesz przed oblicze Pana, by z nim rozmawiać, zdejmował zasłonę aż do swego wyjścia. A gdy wyszedł, mówił do synów izraelskich wszystko, co mu nakazano. A gdy synowie izraelscy patrzyli na twarz Mojżesza, a skóra na twarzy Mojżesza promieniała, Mojżesz nakładał z powrotem zasłonę na swoją twarz, aż do czasu, gdy odchodził, by rozmawiać z nim. Jakkolwiek to wyglądało, Mojżesza twarz promieniała od obecności Bożej w jego życiu. Na tej górze, Synaj, od rozmowy z Panem. Gdyby człowiek był gotowy, gdybym ja był gotowy oddać się bez reszty modlitwie, to na jaką przemianę mógłbym liczyć w swoim życiu? Jak przemieniane by było moje serce, moje wartości, moje myśli? Czy wszyscy inni odczuliby tą zmianę? Czy odczuliby zmianę w moim zachowaniu, w moich słowach? To się nigdy nie wydarzy, jeśli modlitwa będzie paciorkiem w życiu człowieka od czasu do czasu. Nigdy. Nigdy. Tu trzeba cenę zapłacić. To jest możliwe tylko wtedy, gdy człowiek wejdzie na swoją górę, by rozmawiać z Bogiem. Odłączony od smartfonów, telefonów, muzyki, mediów, czegokolwiek, co mogłoby rozpraszać naszą uwagę. My jesteśmy nawet przyzwyczajeni do tego, że czytając Biblię musi nam coś grać, musi być jakaś muzyka, nastrój. Wiecie, kto daje prawdziwy nastrój? Obecność Ducha Świętego w życiu człowieka. Nastrój, który nie potrzebuje prądu, elektroniki, muzyki, dźwięków. Nastrój, który daje Duch Święty, Boża obecność, która przemienia wszystko. Oby to miejsce któregoś dnia było miejscem tutaj, gdzie jesteśmy, miejscem jaśniejących twarzy. Kiedy zrozumiemy, jak ważna jest modlitwa w naszym życiu. Eliasz szedł na górę 40 dni. On miał trochę inną sytuację. Kiedy tak naprawdę zmagał się z groźbami, które były kierowane pod jego adresem. Ale Bóg daje mu siłę, karmi go, daje mu siłę i w mocy posiłku ma iść 40 dni na górę Choreb. I tam przychodzi do niego Bóg. W cichym powiewie. Nie w burzy, nie w ogniu, ale w cichym powiewie. Co tu robisz, Eliaszu? On wylewa swój żal. Panie, proroków pozabijali, ja jeden zostałem. Tak widział tą rzeczywistość, w której był. Ale Bóg ją widział z dużo szerszej perspektywy. Mówi, nie jesteś sam. Jest jeszcze 7000 mężów, którzy nie oddali pokłonu Baalowi. Jest ktoś więcej. Czasami wydaje nam się, że jesteśmy sami w naszych kłopotach, w naszych zmaganiach, w naszych utrapieniach. I nagle Bóg pokazuje nam, kiedy pójdziemy na Jego górę, nie jesteśmy sami. Bóg jest z nami w pierwszej kolejności, a potem stawia pośród nas ludzi, którzy też są w tym boju, w tej walce i umacniają nas. Potem się okazuje, że to nie tylko my z czymś się zmagamy, ale są inni, którzy też nie oddają pokłonu Baalowi i ufają swojemu Bogu i to wpływa na ich wiarę. Coś niezwykłego. Dla mnie Jezus zostawia nam tu przykład do naśladowania. Oto Mojżesz, Eliasz przychodzą, rozmawiają z Jezusem, relacjonuje nam Łukasz. I powiem wam, dla mnie znów to jest dowód. Niebo istnieje naprawdę. Bo nie mógłby ani Mojżesz, ani Eliasz do kogokolwiek przyjść, nie mógł przyjść do Jezusa, gdyby nie było życia tam w niebie. Gdyby nie istniało Królestwo Boże. To nie mit,
To nie historyjka wymyślona na potrzebę danej chwili i ewangeliści nie wiedzieli, jak to ugryźć, więc wymyślili sobie taką historię science fiction jakiegoś tam drugiego życia. Ale to jest prawdą. Niebo istnieje naprawdę. Królestwo Boże jest realne. Mojżesz żył jakieś 1500 lat wcześniej. 1500. Eliasz został zabrany na ognistym rydwanie jakieś 900 lat wcześniej. Dwa różne miejsca w historii, dwa różne momenty historii. Tych dwóch ludzi przychodzi, są widoczni, uczniowie ich widzą. To nie jest zjawa, to nie jest Fata Morgana. Oni nie byli, że są tacy zaspani, rozespani, im się wydawało. Oni widzieli Mojżesza i oni widzieli Eliasza, ponieważ Królestwo Boże istnieje naprawdę. Nie musimy gdybać, nie musimy się bać, nie musimy się zastanawiać, co jest tam dalej. Królestwo Boże, jak powiedziałem, jest równoległe do naszego życia tutaj na ziemi. Mojżesz, Eliasz rozmawiają z Jezusem, rozmawiają o bardzo ważnej sprawie. Łukasz również nam o tym mówi. Rozmawiają i czytamy tutaj, Łukasz to podaje, że w czasie rozmowy rozmawiają o Jego odejściu. To słowo tutaj przetłumaczone to jest Exodus. Odejście, wyjście. Rozmawiają z Panem Jezusem na temat Jego Exodusu z tej ziemi z powrotem do Ojca. Rozmawiają o Jego śmierci, o Jego odejściu z tego świata. I znamy to słowo Exodus. Druga księga Mojżeszowa nazwana jest księgą Exodus. Mojżesz był zaangażowany w Exodus Izraela z ziemi egipskiej. Dobrze znamy słowo Exodus. Po ostatniej plagze, jaka nawiedziła Egipt, śmierci pierworodnych, nastąpił Exodus Izraela z ziemi egipskiej. I jedynym ratunkiem, aby to pierworodne nie było zabite, pamiętacie co było? Trzeba było zabić baranka paschalnego, trzeba było zabić baranka, a jego krwią omazać odrzwia. I kiedy anioł śmierci przechodził nocą i widział drzwi pomazane krwią baranka, wtedy taki dom omijał. Wszystkie domy, które nie były zabezpieczone w ten sposób, tam przyszedł anioł śmierci, jeśli byli pierworodni, to wszyscy oni umierali. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, mówi Jan. Oto mamy coś więcej niż baranek, odrzwia, Exodus tylko z jakiegoś miejsca typu Egipt do Kanaanu, ale mamy coś więcej. Mamy prawdziwego baranka Bożego. Każdy, kto w nim znajdzie swoje schronienie, będzie bezpieczny. Śmierć druga nie ma nad nim władzy. Coś o wiele więcej. Kiedy objawia się Mojżesz i Eliasz, to nie są tylko osoby, ale to są całe historie, to jest cały Boży plan zbawienia. To są wszystkie te historie, które nawet starotestamentowe, które już mówiły o tym Bożym planie, który zrealizuje się w Jezusie Chrystusie i w Jego odkupieńczej ofierze na krzyżu Golgoty. Teraz każdy, kto jest obmyty, kto jest pokropiony, kto jest oznaczony krwią Jezusa Chrystusa, taki człowiek, Słowo Boże mówi, przeszedł ze śmierci do żywota. Nie tylko opuścił Egipt, ale ze śmierci do żywota. Ofiara paschalna Mojżesza musiała być zastąpiona ofiarą paschalną, która była w osobie Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł tak to napisał w pierwszym liście do Koryntian 5:7. Usuńcie stary zakwas, abyście się stali z nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany kto? Jezus Chrystus. Na naszą, na Twoją i moją Wielkanoc ofiarowany został baranek Chrystus. Eliasz również składał ofiarę. Pamiętacie, jego ostatnia ofiara miała miejsce, kiedy ginie 850 proroków. Proroków Baala i proroków Aszery. Jego celem było, aby odwieść serca Izraelitów od fałszywych bóstw. Izraelici wtedy musieli zadać sobie to pytanie, kto jest ich Bogiem? Czy Baal jest ich Bogiem? Czy Bóg Izraela jest ich Bogiem? No i pamiętacie te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce. Ofiara Eliasza zostaje pochłonięta
giną wszyscy prorocy, którzy tam byli na tej górze przemienienia. Oni nie mogli nic zrobić, ich bóstwa były martwe. I myślę sobie, że to też jest niezwykły obraz, który nam zostawia ewangelista Łukasz. Jezus jasno mówił, że jest drogą, prawdą i życiem. Jezus jasno mówił o wierze w Boga. Jezus jasno mówił o sobie, że ten, kto w Niego wierzy, nie zginie na wieki. Jasno mówił, że wszystkie inne bóstwa są marnością. I Nowy Testament, nie tylko Stary, ale i Nowy Testament jasno nam o tym mówią. A kiedy przeczytamy pierwszy list do Tesaloniczan 1:9, czytamy, bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia, jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. Bo to już nie tylko bożki, które miały miejsce w Izraelu, ale bożki, które miały miejsce w świecie pogańskim. Ludzie mogą wybrać, ludzie mogą doświadczyć prawdziwej wiary, prawdziwej wolności. Mogą zacząć czcić prawdziwego, żywego Boga. Coś, co wcześniej nie miało miejsca. Teraz czytamy choćby w Tesalonice, nie tylko tam, bo i w Koryncie, ale czytamy, nawróciliście się od bałwanów do żywego Boga. Do żywego, prawdziwego Boga. Eksodus naszego Pana Jezusa Chrystusa ma ogromne znaczenie. Królestwo Boże istnieje naprawdę, a Pan Jezus właśnie uchyla swoim uczniom, pokazuje namiastkę tego, co tak naprawdę czeka każdego z nas, tej pełni wieczności z naszym Bogiem. Piotr dużo później pisze swój list i w nim pisze tak. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was, którzy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wzbudził u zmarłych i dał mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Dużo rzeczy się wydarzyło, kiedy przyszedł Pan Jezus. Łaska, zbawienie, zbawienie z łaski, odpocznienie w Chrystusie, to wszystko ma miejsce, ale tak naprawdę przeszliśmy do ostatniego etapu Bożego planu. Ludzie mówią, trudne czasy, czy wielkie uciski, to wszystko. I myślimy sobie, że to gdzieś... Nie, czasy ostateczne mają miejsce już od tamtych czasów. Boży plan się realizuje. Można powiedzieć, jesteśmy przy końcu. Każdego dnia jesteśmy coraz bliżej przy końcu. My oczekujemy wielkich, nie wiadomo jak wielkich, spektakularnych zmian, przemian, zła. Oczywiście pewne rzeczy będą się nasilały, ale czasy ostateczne mają miejsce. My boimy się albo zastanawiamy się, kiedy będzie wielki ucisk, jak to będzie wyglądać. Jedźcie do paru krajów, gdzie chrześcijanie dzisiaj giną, gdzie nie mają co jeść, gdzie nie wiedzą, czy dożyją jutra. I zapytajcie ich, czy to dla nich jest wielki ucisk. Okaże się, że oni nie patrzą jak my, jako coś odległego, gdzieś tam kiedyś daleko. Ale to się dzieje od 2000 lat. Chrześcijanie są prześladowani. Codziennie giną ludzie, którzy oddali swoje życie Chrystusowi za Chrystusa. Za swoją wiarę, za swoje oddanie. On był na to przeznaczony od założenia świata. To nie było tak, że Bóg się obudził któregoś dnia i mówi, ale się narobiło, teraz trzeba coś wymyśleć. Co by tu zrobić? Od założenia świata Bóg miał swój plan, który jest objawiony w Jezusie Chrystusie, aby wybawić człowieka. A wszyscy ci, którzy w Niego uwierzyli, ci wszyscy mogą być pewni, że zostaną wzbudzeni z martwych. I dał Mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Któregoś dnia i my w chwale powstaniemy. To jest dla mnie niezwykła historia. Boża chwała objawiła się podczas przemienienia. Czytamy o tym. Mojżesz i Eliasz objawili się w chwale. Bóg dał chwałę Jezusowi, a pewnego dnia my wszyscy tego doświadczymy. Nie patrzymy na naszą wiarę tylko w taki sposób, a nie wiemy. Wiemy wiele. Mało tego, wiele rzeczy powinno być dla nas zachętą. W liście do Kolosan 3:4 czytamy, gdy się Chrystus, który jest naszym życiem, okaże, wtedy i wy okażecie się razem z Nim gdzie? W chwale. Bracie, siostro, to jest to, na co czekamy. Ten dzień, którym przyjdzie Jezus Chrystus, ten dzień, którym okażemy się razem z Nim w chwale. I to jest coś niezwykłego. Kiedyś zawsze objawiała się Boża chwała, ludzie w różnoraki sposób na nią reagowali, przeważnie przerażeniem. Boża chwała wzbudza
pewien lęk jest czymś niezwykłym. Dzisiaj ludzie nazywają pewne emocjonalne wydarzenia, o, tu była Boża chwała, bo coś tam przeżyli. Kiedy ja czytam o Bożej chwale, ludzie wiedzieli, jak wielkimi grzesznikami są. Kiedy czytam o Bożej chwale, to ludzie padają przed Bogiem, padają przed Chrystusem. Kiedy czytam o Bożej chwale, jest to coś niezwykłego i niezwiązane koniecznie z naszą emocjonalnością. Boże Królestwo, pełne chwały, miejsce Twojego i mojego przeznaczenia istnieje naprawdę. Bodajże Charles Ray kiedyś zauważył, że Mojżesz jest prototypem tych, którzy zasnęli i będą wzbudzeni do życia, a Eliasz jest prototypem tych, którzy będą porwani na obłoki i tak na zawsze będziemy z Panem. Pamiętacie dylemat jednego z kościołów? Ludzie oczekiwali przyjścia Jezusa Chrystusa. Wszyscy o tym rozmawiali w taki sposób, jakby miało się to wydarzyć w ciągu tygodnia, miesiąca, może kolejnego roku. Nagle chrześcijanie umierają z różnych przyczyn. Są prześladowani albo umierają śmiercią naturalną. I co teraz? Wszyscy oczekujemy przyjścia Jezusa, że zabierze nas na obłokach. Co z tymi, którzy zasnęli? Apostoł Paweł pisze do Tesalonik i pisze im, nie martwcie się, my nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Mojżesz zasnął. Widzimy go żywego. Widzimy go jako tego, który przychodzi do Chrystusa. Eliasz, który nie zaznał śmierci, został zabrany w obłoki, nazwijmy to tak, na ognistym rydwanie. Czy są rzeczy niemożliwe dla Boga? Bóg daje nam świadectwo Mojżesza, Eliasza, naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego zmartwychwstania, że to wszystko nie jest bujda, ale to jest prawda. Królestwo Boże istnieje naprawdę. Nie musimy się bać, co będzie ze mną, kiedy umrę. Kiedy tutaj, po tej stronie wieczności po prostu zamknę swoje oczy. Królestwo Boże jest i istnieje naprawdę. W tym wszystkim widzimy uczniów, którzy śpią i dlatego myślę, że nasze ciała potrzebują przemiany, one muszą być przemienione, bo pewnie w niebie może też byśmy spali. Pamiętacie, co Pan Jezus powiedział w Getsemane, w Ewangelii Mateusza do swoich uczniów? Mówi, módlcie się, bo ciało jest mdłe. Duch ochoczy, ale ciało jest mdłe. Nie jest tak? Za kiedy zabierasz się w swoim domu do tego, żeby chociaż chwilę mieć czas poczytać Słowo Boże i jeszcze nie zdążysz czytać, już śpisz? Nie jest tak, kiedy zaczynasz się modlić, po prostu przychodzi znużenie i nie wiesz, kiedy po prostu jesteś w takim półśnie? Kiedy byśmy robili inne rzeczy, oglądali telewizję, komputer, no, jesteśmy w stanie nawet zapałki wsadzić, żeby jako tako, ale kiedy przychodzi czas duchowy, ja nie wiem jak wy, ale takie dziwne rzeczy się dzieją, że ciało chce spać. Jestem zmęczony, nic mi się już nie chce. I o tym mówi Jezus. Mówi o lekarstwie, mówi o sposobie, mówi módlcie się. O co się modlić? Właśnie o to, żeby to nie ciało nam dyktowało, co mamy robić. Właśnie o to, żebyśmy panowali nad swoim ciałem, abyśmy potrafili umartwiać sami siebie. O co się modlicie? Modlicie się o takie rzeczy? Czasami mówimy, że czegoś nie umiemy, czegoś nie potrafimy, a ja zadam pytanie, ale czy w ogóle się o to modlisz, żebyś mógł umieć? Czy modlisz się o to każdego dnia, aby móc mieć swój czas? Ja wierzę i byłem ostatnią osobą, która by kogokolwiek z was oskarżyła o to, że ściemniacie z brakiem czasu. Bo naprawdę jest ciężko dzisiaj z tym naszym czasem. On biegnie tak szybko. Tych wszystkich obowiązków, które mamy, jest tak wiele, że nie wiadomo, jak sobie z tym wszystkim radzić. Ale może właśnie powinieneś się modlić. Panie, daj mi siłę, daj mi moc, daj mi mądrość, abym poukładał życie tak, abym nie zaniedbywał tego czasu. Bo duch jest ochoczy. Ja też mam często ducha ochoczego. Wiecie, przyjdzie ciało i tyle po wszystkim, po robocie. Nie jestem inny. Dlatego potrzebujemy przemienionego ciała i Słowo Boże mówi, że nasze ciała zostaną przemienione, co jest dla mnie niezwykłe. Piotr, jak to Piotr, widząc, co się dzieje, że Mojżesz i Eliasz zaczynają odchodzić, wpada na pomysł. Łukasz mówi, że to nie był dobry pomysł. Panie, to co? 3 namioty postawimy. Będzie nam tu razem fajnie. Tak tu nam dobrze być sobie. I powiem wam, ja wierzę w to, co Piotr powiedział. Oczywiście to nie było rozsądne, co zaproponował, ale wierzę w to, co odkrył, że dobrze nam tu być. Dobrze im było być w obecności Jezusa. Dobrze było być w obecności Mojżesza. Dobrze było być w obecności Eliasza. Dobrze nam tu być. Nie dziwię się, że on będąc w takim towarzystwie, w taki sposób
właśnie to określa. Bo to była namiastka tego, co, czym jest Królestwo Boże. To jest namiastka tego, co doświadczymy. I powiem wam, kiedy zastanawiałem się nieraz, jak to będzie wiecznie coś tam robić, to myślę sobie, że kiedy znajdziemy się po drugiej stronie, kiedy będziemy już z Jezusem, to wiecie, co będziemy mogli powiedzieć? Dobrze nam tu być. Nawet jeśli dzisiaj tutaj po tej stronie wieczności tego nie rozumiemy. Dobrze nam będzie tam być. Ja rozumiem, że jesteśmy ograniczeni naszą doczesnością, ale powiem wam, dobrze tam będzie być z Bogiem, dobrze tam będzie być z naszym Panem, dobrze będzie być w Jego obecności, w obecności wszystkich świętych, w obecności wszystkich tych ludzi, którzy żyli przed nami, którzy służyli Mu, którzy byli Mu wierni, którzy wytrwali do końca. Dobrze nam będzie być w obecności tych wszystkich ludzi, którzy swoim życiem, swoje życie oddali za wierność Jezusowi Chrystusowi. Dobrze nam będzie tam być. W Jego pokoju, w Jego radości, w Jego odpocznieniu. Jakże wspaniałe będzie to bycie tam razem i chwalenie wspólnie Boga. Może trudno dzisiaj mnie sobie to wyobrazić, ale gdybym doświadczył tej namiastki, pewnie powiedziałbym to samo. Dobrze nam tu być. Piotr chce stawiać te trzy namioty, pomysł upada. I myślę sobie, że Mojżesz też jest tutaj pewnym obrazem, który Łukasz nam zostawia, Eliasz również. Mojżesz był tym, który nadał zakon. Eliasz był tym, który był prorokiem. Obaj byli wielkimi ludźmi, ale tak naprawdę ponad nimi był nasz Pan Jezus Chrystus. Oto nadchodzi nowe przymierze. Oto kończy się okres ceremonialnego prawa Starego Testamentu. Oto kończy się okres proroków, bo przychodzi ten jeden. W liście do Hebrajczyków czytamy w pierwszym rozdziale bardzo jasne. Wieloma sposobami przemawiał Bóg przez proroków, a u kresu dni przemówił przez kogo? Przez Syna. Ludzie ciągle oczekują jakichś nowych dowodów przekonania, nowych proroków, którzy będą przekonywać. Nie, nie, tu już nic nowego się nie wydarzy. Bóg przemówił przez swojego Syna. I albo człowiek w to uwierzy, albo to odrzuci. Albo w to uwierzy i będzie żył wiecznie, albo to odrzuci i będzie wiecznie potępionym. Nie będzie już nic innego. Nie musimy i nie powinniśmy niczego więcej oczekiwać. Bóg przemówił. Przemawiał przez Mojżesza, przemawiał przez Eliasza. U kresu dni przemówił przez swojego Syna. Dlatego mówię, bracia, siostry, my jesteśmy na końcówce. Królestwo Boże istnieje naprawdę, możemy Go oczekiwać i dobrze nam tam będzie razem być z Nim. Wszystko, co prawo i prorocy mówiły o Mesjaszu, tak naprawdę w ofierze Jezusa Chrystusa się dopełni. Oto prawdziwa Pascha, oto prawdziwy Baranek Boży, oto prawdziwy prorok w osobie Jezusa Chrystusa. To wszystko jest w Nim. Łukasz mówi, a gdy On to mówił, powstał obłok i zacienił ich. I zlękli się, gdyż wchodzili w obłok. A z obłoku odezwał się głos, ten jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie. Myślę sobie, kiedy czytam to, kiedy czytam o tym obłoku, to musiało być coś niezwykłego. I nie pierwszy raz ten obłok pojawia się w Bożym Słowie. Bóg poprzez obłok prowadził Izraela. Również obłok przychodził do namiotu, nad namiot. Gdzie był Mojżesz, to są rzeczy niezwykłe, możemy tego nie rozumieć. Jak to mogło wyglądać? Ja nie wiem. Ale czytam, że ten obłok ich zacienił i zlękli się, gdy wchodzili w obłok, ale głos, który usłyszeli, to był, i to, co usłyszeli, było niezwykłe. Tak Bóg Ojciec wyraża swoją miłość do swojego Syna. Syn mój, ukochany, umiłowany, Jego słuchajcie. I dziś ten głos nie powie wam, ani mnie, ani wam, nic innego. Gdyby taki obłok miał wstąpić na to miejsce, to usłyszelibyśmy, Jezus jest moim Synem umiłowanym i Jego słuchajcie. Tylko tyle, albo aż tyle. Jego słuchajcie. Jezus powiedział, kto słów moich słucha i przestrzega ich, ten mnie miłuje. Tu się nic nie zmienia. Nie, nasza miłość to nie nasze deklaracje. To nie nasze poprawne wyznania credo. Możemy poprawnie wyznawać teologicznie credo, ale naszą miłość do Boga, ludzie mówią, ja kocham Boga, mnie to wystarczy, ja tam kocham Boga na swój sposób. Przykro mi, nie ma czegoś takiego. Jeśli kochasz Boga, to będziesz słów z Chrystusa słuchał i będziesz je wykonywał. Tylko w ten sposób możesz wyrazić swoją miłość do Boga.
Wyrażanie tej miłości nie jest enigmatyczne, ono jest bardzo praktyczne. To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. To mówi Bóg Ojciec. To mówi Bóg Ojciec dzisiaj do nas. Kogo mamy słuchać? Jezusa Chrystusa. Co mówi Jezus? Słuchajcie moich słów i wykonujcie je, tak okażecie mi miłość. Możemy śpiewać, możemy grać, możemy wymyślać ceremonie, możemy wymyślać różnego rodzaju tradycje, mające chwalić Boga, mające chwalić Jezusa, ale jeśli tak naprawdę w naszej codzienności nie słuchamy Jezusa i nie jesteśmy Mu posłuszni, to te ceremonie na pewno Mu nie zamydlą oczu. One nigdy nie zamydlały oczu Bogu w Starym Testamencie, kiedy Izraelici poprawnie wypełniali pewne procedury. Ale Bóg mówi, brzydzę się waszymi ofiarami, bo wasze życie jest przeciwieństwem tego, co mówicie. Wasze życie nie oddaje wierności mnie. Kolosalna różnica. Słuchajmy każdego jego słowa wypowiedzianego przez niego i bądźmy mu posłuszni. Później Piotr w drugim liście napisze w pierwszym rozdziale od 13 wiersza jako dowód i świadectwo tego, że to nie przyśniło mu się, że kiedy go Jan uszczypnął, to wtedy zrozumiał, że jemu się wydawało. Nic z tych rzeczy. Zobaczcie, co Piotr napisze. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie. Aha. Dopóki żyję, to chcę was pobudzać. Za chwilę Bóg mi objawił, on o tym mówi w tym liście, że umrę, że mnie już tutaj nie będzie. Ale póki co, co byście chcieli zostawić? Jaką wiadomość? Piotr mówi, chcę wam przypominać to, co jest najważniejsze. I mówi, wiedząc o tym, iż rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz Jezus Chrystus objawił, dołożę też starań, abyście także po moim odejściu stale to mieli w pamięci. Więc mówi, ja chcę wam przypominać i kiedy umrę, chcę, żebyście o tym pamiętali i stale to mieli w pamięci, gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Wziął On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki Go doszedł głos od majestatu chwały. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Piotr mówi, to było wzięcie od Boga Ojca czci i chwały. Słowa, które wypowiedział Bóg, w ten sposób interpretuje Piotr. On wziął wtedy cześć i chwałę. Czytamy dalej. A my będąc z nim na świętej górze usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Mówi, nie wymyśliliśmy tego. To nie była nasza historyjka, którą gdzieś tam ułożyliśmy sobie skrzętnie. Kolejna z legend, mitów i baśni. Tak jak poganie mieli różne tam swoje mityczne bóstwa i różne historie z tym związane. Ale mówi, my to widzieliśmy. Ja tam byłem fizycznie, moje oczy to oglądały. Wiecie, co to znaczy? Że Królestwo Boże istnieje naprawdę. I Piotr był tego świadectwem. Piotr to widział. Mamy więc słowo prorockie, jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Mamy słowo prorockie. O czym ono mówi? Mówi o mocy i o powtórnym przyjściu Chrystusa, którego możemy być pewni. Pan Jezus przyjdzie powtórnie. Tak jak prorocy mówili o Jego pierwszym przyjściu na ziemię, o tym, gdzie się urodzi, jak mniej więcej będzie wyglądało Jego życie, co wniesie. I czytamy o tym na stronach Starego Testamentu. Tak teraz Piotr mówi, musicie się tego trzymać, to ma być wasza nadzieja, że Pan Jezus przyjdzie powtórnie. Nie jest to baśń, nie jest to mit. My doświadczyliśmy już tego czegoś, tej namiastki tam, na górze przemienienia i chcemy być wam świadectwem, że Pan Jezus przyjdzie powtórnie, że Boży plan się realizuje. Nie wątpmy w to. Jeśli zaczniemy w to wątpić, to musimy wątpić we wszystko. Włącznie z odkupieńczym dziełem Pana Jezusa, włącznie z Jego pierwszym przyjściem na ten świat, ze wszystkim. Tak naprawdę musimy odrzucić Biblię, musimy odrzucić Boży plan zbawienia i powiedzieć, że to nie jest prawdą. Skoro Pan Bóg zadbał o każdy szczegół, od początku świata do przyjścia Pana Jezusa Chrystusa i zadbał o każdy szczegół od Jego odejścia do ponownego przyjścia i końca świata,
to zapewniam was, Bóg to ma zaplanowane. On nie obudzi się któregoś dnia, on nie planuje na bieżąco. Jego historia, ani ludzie, ani człowiek, ani narody nie są w stanie zaskoczyć. Bóg realizuje swój plan. A w tym planie, na końcu, jest Boży lud, który wchodzi do Bożego odpocznienia. Jest Boży lud, który staje przed Jego obliczem. Jest Boży lud, który z całym ludem wszystkich wieków będzie Go chwalił i będzie Go czcił, bo Królestwo Boże istnieje naprawdę i mamy na to dowody, świadectwa żywych świadków. Piotra, Jana i Jakuba. Piotr mówi, jestem świadkiem wielkości Jezusa. Oto Syn Boży, umiłowany, w którym Ojciec ma upodobanie, otrzymał cześć i chwałę, a my to wszystko słyszeliśmy, widzieliśmy, potwierdzamy. I Piotr mówi, i chcę, żebyście o tym pamiętali. Bo kiedy przyjdzie wątpliwość, kiedy przyjdzie kryzys, kiedy przyjdzie zapłacić za swoją wiarę, kiedy może otrzemy się o śmierć z powodu Chrystusa, to tego będziemy potrzebować. Świadomości tego, że nasze życie nie kończy się tutaj, że to nie jest kres wszystkiego, ale jest to przejście, jest to eksodus stąd do wieczności. I oby nikogo z nas tam nie zabrakło. To jest dobra nowina. To przemienienie to nie tylko historia, to nie tylko jakaś, to nie mit, to nie bajka wymyślona, ale to prawda. Czy ty jesteś tym, który wierzy w Jezusa? Czy ty uwierzyłeś w Jezusa i możesz powiedzieć, że przeszedłeś ze śmierci do żywota? Czy wierzysz w to, że kiedy umrzesz, jakkolwiek na tym świecie, to jesteś pewny swojego zbawienia? Czy jesteś pewny tego, że znajdziesz się tam, że znajdziesz się w Królestwie Bożym? Czy jesteś pewny, że będziesz z Mojżeszem, Eliaszem, Abrahamem i tymi wszystkimi wielkimi ludźmi, o których czytamy na kartach Bożego Słowa? Czy jesteś pewny, że będziesz z Jezusem? Bo słowo prorockie jest potwierdzone. Zostaliśmy wykupieni drogocenną krwią Jezusa Chrystusa. To jest proroctwo. Pan Jezus przyjdzie powtórnie. A kiedy znowu przyjdzie, to będzie koniec tego świata. Tutaj się wszystko zakończy. Pan Bóg objawił co nieco z tego końca, jak to będzie wyglądało. Mówię co nieco, bo wielu rzeczy nie wiemy. Jestem daleki tutaj od wczytywania w Biblię czegoś, czego nie wiem. Ale wiem jedno, że kiedy przyjdzie, to przyjdzie, żeby wybawić tych, którzy są Jego i osądzić tych, którzy Go odrzucili. Ci, którzy Go odrzucają już, Słowo Boże mówi, zostali potępieni. Oni już wybrali. Ale jeśli dzisiaj Duch Święty mówi do ciebie, dotyka twojego serca, to się nad tym zastanów, w której grupie ludzi jesteś, czy oczekujesz Królestwa Bożego. Bo nadchodzi ten wielki, wspaniały dzień, a póki co trwajmy na tej górze modlitwy, dlatego was zachęcam, abyśmy tam trwali, trzymając pochodnie Bożej obietnicy. O tym mówi Piotr. Mówi, trzymajcie to jak pochodnie, która świeci w ciemności. Różne są ciemności w naszym życiu. A wtedy weź tą pochodnię Królestwa Bożego, do którego zmierzasz. Ojczyzny, która jest prawdziwym domem. Ojczyzny, w której jest prawdziwy Ojciec. Ojczyzny, w której jest Jezus Chrystus. Ojczyzny, której dał nam obietnicę, że idzie przygotować nam mieszkania. I ci, którzy Go wyznają, ci, którzy